Tylko nie wiadomo chyba, Grzegorz Rydzyncałem przed Mistrzostwami Świata. A tymczasem Matiasz Pungertar. 129 metrów wymagane, by... proszę zobaczyć, jak błyskawicznie wylądował Matiasz Pungertar. Błąd przy wyjściu z progu i tym samym kończy swój udział 90,5 metra, więc tak najkrótszy skok, jaki oglądaliśmy. Tutaj wyjście z progu, no trudno powiedzieć, bokiem troszeczkę leciał. Patrzę na te wstążki wiszące wzdłuż ze skoku. No, był tam owszem wiatr wiejący, ale aby aż tak mocny, który spowodowałby, żeby Matiasz Pungertar tak szybko wylądował.